Odcinek 35 w telegraficznym skrócie, czyli jak pewność siebie może podnieść Twoją sprzedaż. Pewność siebie to przekonanie o własnych zdolnościach i własnej wartości, które prowadzą do podejmowania działań i podejmowania decyzji z ufnością. Jeśli jesteś pewny, pewna siebie, wierzysz w swoje zdolności do osiągania zamierzonych celów, to nawet jeśli napotkasz przeszkody lub wyzwania, idziesz dalej i nie obracasz się za siebie. Obserwując od ponad 20 lat handlowców i samemu sprzedając, jestem pewien jednego. Jest to najczęściej pojawiające się wąskie gardło, bo zauważyłem ogromną korelację między pewnością siebie a wynikami sprzedażowymi. I właśnie o tym będzie w tym odcinku. Sprzedajemy całe życie, od samego dziecka. Wymieniamy się walutą zabawkową, potem handlujemy z naszymi nauczycielami. Całe życie sprzedajemy. Pewność siebie kształtujemy przez całe życie, a tak naprawdę to życie i otoczenie nas kształtuje. Jeżeli mówimy o pewności siebie, to mówimy o samopoczuciu i samoakceptacji. Osoby pewne siebie akceptują siebie takimi, jaki są. Mówimy o odporności na krytykę, bo pewność siebie pozwala ludziom stawać czoła krytyce bez utraty własnej wartości czy załamywania. Umiejętność podejmowania ryzyka to też pewność siebie, bo może prowadzić do większej gotowości do podejmowania ryzyka, ponieważ osoby te wierzą w swoją zdolność radzenia sobie z ewentualnymi konsekwencjami. To też komunikacja, bo czym jesteśmy bardziej pewni siebie, częściej bardziej asertywnie komunikujemy się i potrafimy wyrazić swoje myśli i uczucia w sposób otwarty i uczciwy, a wtedy ludzie nam bardziej ufają. To też osiąganie i sukcesy. Bo pewność siebie jest często skorelowana z motywacją do dążenia celów i osiągania sukcesu. Ludzie, którzy wierzą w siebie, są bardziej skłonni podejmować działania w kierunku realizacji swoich ambicji. To też radzenie sobie ze stresem, bo jeśli jesteś pewny siebie, to też bardziej asertywnie w wielu sytuacjach reagujesz. Nie chodzi o to, że pewność siebie jest stała, bo może się zmieniać w zależności od sytuacji, okoliczności czy doświadczeń. Dodatkowo zbyt duża pewność siebie, nie poparta rzeczywistymi zdolnościami lub wiedzą, może prowadzić do arogancji. Kluczem jest znalezienie równowagi między wiarą w siebie, a świadomością własnych ograniczeń. Zastanów się, ile straciłeś w życiu przez brak pewności siebie. Pomyśl o tym, ile straciłeś w sprzedaży przez brak pewności siebie, ile razy nie zadzwoniłaś do klienta, ile razy nie odebrałeś telefonu, ile razy nie podjęłaś decyzji próby zamknięcia sprzedaży lub nie zaproponowałeś dodatkowego produktu klientowi. Pewność siebie to też odwaga do podejmowania decyzji. To proaktywne działanie wobec klienta, to zadawanie niewygodnych pytań, to weryfikacja konkretnych powodów, dla których klient zdecydował się na inną ofertę, to kontraktowanie z klientem kolejnych kroków i niedopuszczanie do sytuacji, gdy klient mówi: muszę przemyśleć, muszę się zastanowić i nic więcej z tym nie zrobię i nie będę pogłębiał. 4 kroki, które pozwolą Tobie pracować nad pewnością siebie. Świadomość. Dlaczego nie podjęłam decyzji? Miałem obawę, nie byłem przekonany. Dlaczego ja tak naprawdę nie zadziałałem? Jeżeli będziesz świadomy, będziesz w stanie coś z tym zrobić. Krok drugi. Co tak naprawdę straciłem, nie podejmując tego działania? Ile tak naprawdę nie zyskałem przez to, że nie potrafiłem podjąć danego działania, danego telefonu? Krok trzeci. Schemat, proces i strategia, czyli zastanów się nad tym, jakie działania możesz podjąć kolejny raz w podobnej sytuacji, aby do tej sytuacji nie doprowadzić. Krok czwarty, jaki efekt uzyskałem podejmując daną strategię i działanie? Co zyskałem, czego się nauczyłem, co następnym razem mogę zrobić inaczej? Chodzi o to, że w tym momencie każde podjęte działanie uczy nas czegoś i dostarcza nam jakiejś wartości. I to by było na tyle w 35 odcinku w telegraficznym skrócie. Do usłyszenia w kolejnym.